Dziś zajmiemy się obliczaniem ułamka z liczby. Jak obliczamy ułamek z liczby? Otóż ułamek z liczby zawsze po prostu obliczamy poprzez stosowanie mnożenia. Czyli jeśli zauważymy lub też będziemy mogli dopisać słowo z, zawsze będziemy mogli wykonać mnożenie takich ułamków. No i teraz jak to odczytać? Popatrzmy. 1 druga liczby 8. Czy ja mogę powiedzieć sobie, że to jest 1 druga z liczby 8? No mogę, prawda? To jest prawidłowe odczytanie tego. A jeśli mogę powiedzieć z liczby 8, znaczy się mogę pomnożyć. I tak też wykonam, czyli 1 druga przepisuję, zamieniam słowo z liczby na razy 8. Teraz wykonuję takie działanie. To jest 1 druga razy 8 pierwszych. Dlatego, że pod ósemką jest ukryta jedynka. Jeśli podzielę ósemkę na 1, to jest to dalej 8, więc nie zmienia to w żadnym wypadku naszej ósemki. Jest to dalej nasza ósemka. Zawsze tak wolno dopisać 1. I teraz wykonam skracanie, bo przy mnożeniu wolno skracać. Skracanie to dzielenie przez tę samą liczbę. I tak, dwójkę mogę podzielić na 2, to jest 1. Pamiętamy, że przez tę samą liczbę. I ósemkę też mogę podzielić na 2. I to jest 4. A teraz przypominam sobie zasadę mnożenia. Zasada mnożenia jest licznik razy licznik, czyli 1 razy 4. No to wiadomo 4. I mianownik razy mianownik, 1 razy 1, czyli 1. No a 4 pierwsze to po prostu 4. I jest to koniec tego przykładu. Wykonamy podpunkt B. 2 trzecie z liczby z, tak? Czyli 2 trzecie razy 120, bo z. Przepiszę 2 trzecie i tak samo jak w poprzednim przykładzie, 120 pierwszych mogę zapisać, bo to jest ta sama liczba. Trójkę ze 120 mogę skrócić przez 3, 3 dzielone na 3 to jest 1, a 120 dzielone na 3, no pomyślmy, jakbym 12 podzieliła na 3, to byłoby 4, a skoro mam jeszcze 0, to będzie to po prostu 40. I teraz wykonuję mnożenie, tak jak poprzednio, licznik razy licznik, czyli 2 razy 40, czyli mamy 80 i 1 razy 1, czyli 1. A więc 80 pierwszych, czyli po prostu 80. Podpunkt C. 1 trzecia z liczby 27, czyli razy 27, tak jak w poprzednich przykładach, 27. Przez 1 mogę skrócić przez 3, 3 dzielone na 3 to 1, 27 dzielone na 3 to 9, 1 razy 9 to 9, 1 razy 1 to 1, 9 pierwszych to po prostu 9. Następny przykład, przykład D. Przepiszemy przykład D i zwróćmy uwagę znowu, 3 czwarte z liczby, czyli liczymy po prostu. Przepisując jako mnożenie oczywiście 3 czwarte razy 84 równa się 3 czwarte. Już wiemy, że musimy dopisać jedynkę i że warto byłoby skrócić, jeśli się uda. Najlepiej skrócić na przykład przez 2. 4 dzielone na 2 to 2. 84 dzielone na 2 to jest 80 na 2 to 40. 4 na 2 to 2, czyli mamy 42, ale zauważcie, że tu jest i dwójka, i tu jest 42, obie liczby parzyste, a liczby parzyste zawsze wolno skrócić przez 2, czyli możemy jeszcze raz skrócić. 2 dzielone na 2 to 1, 42 dzielone na 2 to 21. I teraz pomnożyć 3 razy 21, ja na razie zapiszę w ten sposób, ponieważ 1 razy 1 pokażę Wam, że jeśli ktoś nie pamięta, jak się mnoży pisemnie, mnoży tutaj w główce i nie wie, jak to zrobić, to możemy pomnożyć to pisemnie po prostu. 21 razy 3. Wykonać takie działanie. Chociaż w główce oczywiście można. 20 razy 3 to 60, 1 razy 3, no to po prostu 3, czyli 63. Ale sprawdźmy to pisemnie. 3 razy 1, 3. 2 razy 3, no proszę bardzo, wyszedł nam ten sam wynik, czyli mamy 63 pierwsze, a wiemy już, że 63 pierwsze to po prostu 63. Podpunkt E. 5 szóstych z liczby
z, czyli mnożenie, tak? Będę to powtarzać, tak żeby po prostu nam się utrwaliło, bo im więcej razy powtórzymy, tym zawsze lepiej zapamiętamy. Przepisujemy 144 pierwsze równa się. Ponieważ obie liczby są parzyste, to możemy na pewno skrócić to przez 2. W związku z tym skracamy. 144 dzielone na 2 to 72, a 6 dzielone na 2 to 3. No i teraz być może, że jeszcze można byłoby to skrócić dalej, ale nie wiem, czy przez 3 dałoby się skrócić 72. Przypomnę sobie zasady, jak sprawdzić, czy liczba jest podzielna przez 3. Wystarczy dodać do siebie cyfry 7 plus 2 i to jest 9. Jeśli dodam do siebie te cyfry, to sprawdzę, czy to jest liczba podzielna przez 3. 7 plus 2, 9. 9 dzieli się na 3, czyli na pewno ta liczba skróci się przez 3. No to skracam ją przez 3, tą przez 3 to 1, ale ja nie wiem, ile to jest 72 na 3, więc wykonam działanie pomocnicze, po prostu podzielę. Ile razy w siódemce mieści się trójka? No mieści się dwukrotnie. 2 razy 3, 6. Możemy odjąć. Spisujemy dwójkę, czyli mamy 12. Ile w 12 mieści się trójek? No mieści się 4. 4 razy 3, 12. Odejmujemy i mamy wynik, że to 24. Czyli tu mogę wpisać 24. Teraz wykonujemy mnożenie. 5 razy 24. Na razie sobie przepiszę, żeby było mi łatwiej. I 1 razy 1, czyli po prostu 1. I ponownie, jeśli nie potrafimy policzyć w pamięci, ale myślę, że potrafimy, to zawsze możemy policzyć pisemnie. W pamięci byłoby 5 razy 20, czyli byłoby 100 i 5 razy 4, czyli byłoby 20, czyli byłoby 120, ale sprawdźmy to pisemnie, jeśli ktoś nie pamięta, przypomnijmy przy okazji. 5 razy 4, 20, czyli 2 dalej, 2 razy 5, 10 i jeszcze 2, czyli mamy 12. No i proszę bardzo, wyszedł ten wynik, który przed chwilką powiedziałam, czyli 121, a 121 to my już wiemy, że to 120. No i został nam ostatni przykład. Przykład F. 3 dziesiąte razy 12,3. Taki przykład możemy wykonać na dwa sposoby. Sposób pierwszy to jest zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny i porobić to na ułamkach dziesiętnych lub też wykonać zamianę ułamka dziesiętnego na ułamek zwykły. Ja tu wykasuję poprzednie obliczenia, żeby nam nie przeszkadzały i było dobrze tu widać, co będziemy wykonywać. I teraz zrobimy ten przykład. Na początek zrobimy tak. Przepiszemy sobie ułamek 30. Teraz 12,3 zapiszemy tak, jak mówię. Ale gdybyśmy nie wiedzieli, jak odczytywać, to już tłumaczę. Jest jedno miejsce po przecinku, czyli jest jedno zero. Trójeczka zawsze jest w liczniku, a więc 30. Jak wykonać taki przykład? No należy przepisać pierwszą liczbę, a drugą zamienić na ułamek niewłaściwy. 10 razy 12 to jest 120 i dołączyć 3, czyli 123 dziesiąte. I teraz można wykonać mnożenie. Tutaj raczej się nie skrócą, prawda? Więc po prostu mnożymy. 3 razy 123. Oczywiście możemy sobie wykonać pomocnicze działanie. 3 razy 3, 9. 3 razy 2, 6. 3 razy 1, 3. Czyli mamy 369 setnych. No i teraz wyciągnąć całości. Ile razy mogłabym kupić coś za 100 zł? Czyli na przykład, nie wiem, spodnie. Ile takich spodni bym mogła kupić, mając 369 zł gotówki? No mogłabym kupić 3 pary takich spodni, bo 3 razy 100 to jest 300. Czy zostanie mi jakaś reszta? Zostanie 69 zł, a więc mianownik przepisujemy. I to jest taki ułamek. Można zrobić to drugim sposobem, tak? Drugi sposób polega na zamianie nie na ułamek zwykły, a na ułamek dziesiętny. Czyli 13 dziesiątych
Przepraszam, 30. Coś tutaj wkradł nam się mały błąd. 30 razy 12 całych i 3. Znowu pomyliłam cyferkę. Ojej, coś już tutaj się mi za bardzo myli. 12 i 3 dziesiąte zamieniamy. 3, a 30 zamienimy tym razem na ułamek dziesiętny, tak? Czyli nie tak jak było przed chwilą, tylko na ułamek dziesiętny. 30, czyli mamy 0 całych, jedno miejsce po przecinku, czyli tu przepiszemy trójkę, razy 12 i 3 dziesiąte. I takie działanie oczywiście wykonamy sobie pisemnie. 30, 12 i 30 mnożymy. 3 razy 3, 9. 3 razy 0, 0. Stawiamy schodek. 2 razy 3, 6. 2 razy 0, 0. Stawiamy schodek. 1 razy 3, 3. 1 razy 0, 0. I mamy dodawanie. 9, 6, 3, 0. I odliczam miejsca po przecinku. Jedno, drugie od tyłu. Jedno, drugie wychodzi 3 i 69 setnych. Te liczby oczywiście są sobie równe, a więc sposób drugi pokazał, że wykonaliśmy prawidłowo. Dziękuję.